Wkrótce stał się niezastąpiony. Firmy dostrzegły okazję i zaczęły tworzyć sieć zasilania, żeby każdemu dostarczyć prąd. Dzięki temu mogliśmy mieć w domach fajne gadżety. Tostery, odkurzacze, pralki, a później radia, telewizory i komputery. Paul Hekkert jest profesorem teorii formy na Politechnice w Delft. Nie jest zaskoczony, że żarówka stała się ikoną. Piękna. Co takiego jest w tym kształcie, że tak nam się podoba? Znamy żarówkę od ponad 100 lat. Przez długi czas była jedynym źródłem światła w domu i tylko czasem stykaliśmy się z oświetleniem fluorescencyjnym. Jednak w domu wszyscy mieli takie żarówki. Dlatego przez dziesięciolecia przyzwyczailiśmy się do ich światła i prawie wyłącznie z nimi się stykaliśmy. Pokochaliśmy żarówkę, bo stała się częścią naszego życia. Lampka żarowa żyje dalej jako symbol. Gdy wpiszemy w Google słowo pomysł albo kreatywność lub innowacja, ukazuje się żarówka. Stała się symbolem czegoś nowego i nagłego olśnienia. Dzięki światłu elektrycznemu wkroczyliśmy w epokę nowoczesności. Ikoniczny projekt. Na nieszczęście dla producentów około 1900 roku pojawił się problem. Żarówki były tak doskonałe, że prawie nie trzeba było ich wymieniać. W pewnej remizie strażackiej w USA jedna żarówka świeci nieprzerwanie od 120 lat. Firmy nie mogły się wzbogacić, więc producenci opracowali szatański plan. Jak długo świeciła żarówka? W tamtych czasach jakieś 2500 godzin nieprzerwanego świecenia. Producenci dogadali się, żeby zmniejszyć ten czas do 1000 godzin. To mniej niż połowa. Ludzie musieli częściej wymieniać żarówki, więc ich sprzedaż wzrosła. Takie postępowanie nazywa się planowanym ograniczeniem trwałości produktu lub postarzaniem produktu. Wiele produktów, zwłaszcza z lat 50. i 60., specjalnie miały ograniczony czas działania, co napędzało produkcję i sprzedaż. Dziś uznalibyśmy to za działanie przestępcze. Tak, i moim zdaniem raczej się tego nie praktykuje, ale afera Volkswagena wydarzyła się nie tak dawno temu. Minęło raptem kilka lat. Każde pokolenie użytkowników grzecznie wymieniało żarówki, żeby kartele przynosiły zyski. Jakby tego było mało, żarówka straciła niewinność, również w inny sposób. Zużywa dużo energii. 5% to światło, 95% ciepło, 5% światła i 95% ciepła. Oczywiście to bardzo dziwne, dlatego żarówka była symbolem marnotrawienia energii, co doprowadziło do jej zakazania. Ograniczenia dotyczące żarówek wywołały protesty. Ta żarówka nie potrafi tego, co ta. W tym układzie to nie działa. Masz w domu dużo żarówek energooszczędnych? Ani jednej. Niewiele, chyba jedną w garażu. Żadnej z powodu tej nagonki. Jak to wyglądało w roku 2011, gdy zakazano żarówek? Bardzo radykalne posunięcie, które dosłownie na nas wymuszano. Możecie kupować to, ale nie tamto, choć alternatywa nie była najlepsza. To znaczy? Lansowano żarówki energooszczędne. Ta jest dość nowoczesna, ale ówczesne modele nie były najlepsze. Były zrobione z wygiętych rurek fluorescencyjnych. Ich światło nie było tak ciepłe jak w tradycyjnych żarówkach. Miały dziwną, zielonkawą poświatę. Ludzie ich nie lubili. Wkurzyły się zwłaszcza osoby, które preferują przytłumione światło. Nie było porządnej alternatywy w postaci dobrych żarówek energooszczędnych. Większość ludzi się buntowała.